Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj, kochani, ma być piękna pogoda. Jak na październik, to wręcz upał. Bo zapowiadali u nas 23 stopnie. I ja zamierzam wykorzystać ten dzień dzisiaj maksymalnie. I w końcu, bo już nie mogę patrzeć na to, zabieram się za okna. Ja jestem... To wiadomo, że nie dam rady dzisiaj, nie wiadomo z jaką ilością okien, ale chcę wypróbować nową metodę. I na pewno wiele z Was już zna tą metodę, ale ja miałam do tej pory takiego... Kiedyś miałam tego karchera takiego, wiecie, do ściągania tego elektrycznego. Byłam bardzo zadowolona. Potem on mi się zepsuł i kupiłam tańszą wersję. Przez jakiś czas ta tańsza wersja fajnie to ściągała, a potem z tą gumą chyba coś się stało, bo zostawały maziaje i trudno je było doczyścić. A Ilonka poleciła mi i na pewno ją wiele z Was już zna, a kto nie zna, to się dowie, że Wileda ma ściereczki dedykowane do okien, do szyb generalnie, do luster, do wszystkich takich gładkich, nie wiem, do lakierowanych szafek z połyskiem, generalnie do blatów, do kuchni, do łazienki, do wszystkiego. Ale szczególnie to jest dedykowane do okien. I podobno tu wystarczy czystą wodą umyć okno i przetrzeć tylko tą szmatką i nie trzeba już go wycierać na sucho. Więc ja mam nadzieję, że to mi teraz szybko pójdzie i okna ogarnę tutaj przynajmniej sporą ich część szybciutko, bo po południu jeszcze zamierzam wybrać się do ogrodu, bo chcę poprzycinać część malin. Więc trzymajcie kciuki, a jeszcze muszę pojechać na pocztę, wysłać ten obraz, który widzieliście, że wczoraj pakowałam. No i jeszcze będę ratowała mojego starca, bo zauważyłam, że gałązki na zwieszającej, te co tutaj przechodzą przez ten rand doniczki, podeschły. Nie wiem, czy była to za duża ekspozycja światła, słońca, czy po prostu za rzadko je podlewałam. Ale niektóre z tych koralików zrobiły mi się takie mizerne i pomarszczone. Ja w tej chwili je tutaj ścięłam i włożyłam do kieliszka z wodą, żeby odzyskały ewentualnie turgor, ale, i to mam nadzieję, że zdążę jeszcze w dzisiejszym odcinku Wam pokazać, zamierzam to zasadzić do keramzytu. Kiedyś zrobiłam tak z jedną peperonią i potem Wam jeszcze też pokażę, jak ona urosła tam. I mam nadzieję, że ten pan też się tam dobrze poczuje. No taką mam nadzieję, bo szkoda by mi było bardzo. No ale co zrobić? No trzeba się jakoś ratować. Ale Bonia, nie opowiadaj tyle, bo masz dużo pracy. Pranie mi się jedno kończy i muszę za chwilę pobiec na... ja mam tą dobrą sytuację, że mogę powiesić na powietrzu, więc za chwilę będę wieszyła pranie. I zabieram się za okna i będziemy testować, jak nam ta ściereczka do okien myje okna i czy to ułatwia, czy nie. Najpierw obmyję sobie z grubszego ramy, parapety i to wszystko, co jest takie naprawdę już zakurzone i brudne, a dopiero potem wezmę czystą wodę, ściereczkę Wiledy i oblecę szyby. Zobaczymy, jak to będzie.
okno umyte i powiem Wam, że trwało to krócej niż zdejmowanie tych wszystkich kwiatów z parapetu, więc wydaje mi się, że tą maszyną by to trwało dłużej. Mhm, zdecydowanie. No dobra, skoro tak dobrze mi to idzie, to biorę się za następne. Fajne jest to, że nie trzeba tego wycierać na sucho, bo to nie zostają żadne ślady potem, żadne mazie. Trzy okna umyte, to w kuchni i tamte dwa. Jeszcze tu w salonie zostało to wielkie okno, ale tak wygląda miejsce zbrodni, czyli jak myję okna, to niestety, ale mój salon wygląda jak nie powiem co. Nie pytajcie. W pochłaniaczu, w nawilżaczu woda się skończyła, więc na razie nie wlewam, bo tu otwieram te okna, ale jak tylko skończę, to go uzupełnię i będzie sobie dalej działał. Ale każdego kwiata jeszcze będę musiała
obejrzeć przy okazji i już jak je zdejmowałam z okien, to zauważyłam, że tarcznik mi się tutaj niestety rozprzestrzenia i będę musiała zadziałać znowu wodą ze spirytusem i olejkiem nim, więc dzisiaj na pewno tego wszystkiego nie ogarnę, ale tak sukcesywnie po kolei. Dzisiaj tylko ewentualnie oczyszczę kwiaty z jakichś zeschniętych listeczków i te, które będą wymagały tego, podleję. Ale póki co, moi drodzy. Ale póki co byłam powiesić pranie, a teraz zrobiłam sobie kawkę. No bo kto mi każe robić jakieś wyścigi? No, nie? Odpocznę sobie chwilę, wypiję kawkę i działam dalej. A już dochodzi 11, więc będę się tutaj teraz spieszyła. Tu muszę jeszcze w salonie ściągnąć taką krótką firaneczkę nad oknem tarasowym, żeby wstawić firanki do prania. I co się uda, już tutaj trochę poogarniam. No i będę się musiała zabrać za obiad. No i dzisiaj już powiedziałam mamuni, że chcę wykorzystać ten dzień, że jest taka ładna pogoda i chcę sobie tutaj dużo pracy pchnąć. Nie wiem, czy jeszcze mi się uda, ale jeszcze chciałam wyjść na zewnątrz, powycinać co niektóre maliny i no zobaczymy, czy bateryjki nie padną. Jeszcze muszę jechać na pocztę. No, trochę jeszcze tych zajęć mnie czeka. Więc tak, teraz sobie odpocznę. Uwielbiam chociaż taki krótki relaks z kawą, bo mi się kawa zawsze kojarzy może nie tyle z tym smakiem, co właśnie z tą chwilą relaksu, z tym odpoczynkiem. Okna umyte i powiem Wam, że mniej się napracowałam, nawet jak z tym karcherem, bo tutaj już polerować nic nie trzeba, więc cieszę się. Jeżeli ktoś nie ma takiej szmatki, polecam, bo w stosunku do ceny karchera to jest przepaść. Taka szmatka kosztuje od kilku do kilkunastu złotych. Zależy, gdzie się ją kupi. Thank you.
Jest 4:00 po południu. A ja dopiero ogarnęłam ten mój cały majdan. Nawilżacz włączony i postawiony wyżej, zgodnie z Waszymi zaleceniami, bo podłoga może się zrobić mokra. No więc tak, ja korzystam z Waszych rad, Wy z moich i tak się uzupełniamy. Zanim ja ogarnęłam te wszystkie kwiaty, powiesiłam, jak widzieliście, firany, okna umyte, kwiaty na swoich miejscach i teraz mogę sobie iść zrobić kawę, bo jeszcze po południu nie piłam, a chce mi się już usiąść okropnie. A tutaj jeszcze jest mój starzec Rodleya i ja mu się przyjrzałam. Ja wiem, o co jemu chodzi. Jego zaatakował tarcznik. O, nie wiem, czy widzicie. Ale ja po prostu muszę go spryskać, włożyć do worka i zostawić go tak do jutra. Tylko najpierw sobie trochę odpocznę. I dopiero, jak się pozbędę tego dziadostwa, to ja go tutaj poukorzeniam sobie od nowa. Mam nadzieję, że... To znaczy, no, włożę go w ten, w keramzyt. Tak jak, zaraz Wam pokażę, tak jak tą peperonię wsadziłam. Ona była taka malutka, jak ją tutaj wsadzałam, bo to były tylko takie czubki, które się uratowały od zgniłej rośliny. A ona tu pięknie rośnie. I mam nadzieję, że ten starzec Rodleya też się zdąży uratować. No, mam taką nadzieję. Dobra, jutro się tym zajmę, a dzisiaj jeszcze go... No zobaczcie, gdyby on był zdrowy, to te kuleczki byłyby takie piękne, duże. A one się zrobiły takie pomarszczone. I ja myślałam, że jemu brakuje wody. A on po prostu miał, o, widzicie? Pozasychały mu tutaj... po prostu te tarczniki mu wyssały z łodyg całe soki i dalej już nie dochodziła woda. Więc jutro się tym zajmę. Okna w końcu umyte. W końcu, bo ja zawsze tylko mówiłam, to znaczy okna. No w jednym pomieszczeniu okna umyte. Ale w sumie w takim, które najwięcej mnie kosztuje pracy, bo dodatkową pracą jest zdjęcie, przejrzenie tych wszystkich kwiatów. Ale... Wracając do tematu. Ściereczka Gledy sprawdziła się idealnie. I powiem Wam, że no mam tą ściągaczkę elektryczną i tak jak mówiłam, do jakiegoś czasu to ona mi się sprawdzała, ale potem jakby ta guma się tam już zrobiła jakby taka twarda, już tak idealnie nie ściągała tej wody, zostawiała smugi, które trzeba było z powrotem polerować jakąś suchą szmatką. I to już kosztowało coraz więcej roboty. No i Ilonka mi poleciła te szmateczki. I one są... Pamiętajcie, jak będziecie kupowali, to żeby były te żółte. Te żółte. Bo są jeszcze niebieskie, niby takie uniwersalne, ale te są specjalnie dedykowane do okien i dlatego te są najlepsze. 100% mikrofibra. Ale one są takie, jak są suche, to one są takie twarde i takie sztywne. I dopiero po namoczeniu w wodzie robią się takie mięciutkie i elegancko wszystko ściągają. No nie trzeba nic polerować, naprawdę jestem zadowolona, więc jeżeli ktoś jeszcze nie używał tych ściereczek i to nie jest żadna współpraca, to ja polecam. Mogę Wam nawet wrzucić, jak nie zapomnę, link do tej aukcji, gdzie ja kupiłam, bo udało mi się tak w miarę tanio dostać te ściereczki i żeśmy sobie z Ilonką wzięły po dwie i wtedy no nie płaciłam za wysyłkę. Och. Takie miałam ambitne plany, jeszcze iść do ogrodu, ale zanim to wszystko tutaj zrobiłam, a jeszcze obiad, a jeszcze na pocztę, no to powiem szczerze, że bateryjki mi padły, no ale to nic,
nic na siłę. I tak jestem zadowolona, bo sporo zrobiłam i teraz tak etapami będę przechodziła do innych pomieszczeń i myła następne okna w następne dni. I wiecie, co ja sobie dzisiaj pomyślałam? Pomyślałam sobie dzisiaj, że gdybym mieszkała w bloku, to ja już bym miała po robocie. Po robocie. Bo tam był może 2-3 pokoje, kuchnia i w każdym po jednym oknie i by było po robocie. No mieszkanie w domku takim wolnostojącym ma swoje plusy i minusy. I to jest minusem, że jest wokół czego chodzić i jest tej pracy takiej wokół swojego gospodarstwa jest po prostu więcej, bo i na zewnątrz jest dużo pracy. No i w domu, no bo sami widzicie, że choćby tyle czasu zajęło mi, żeby te okna w jednym pomieszczeniu ogarnąć. No co prawda tutaj jest takie wielkie okno na tarasie, które można by powiedzieć, że są trzy. I tam dwa, pięć, no sześć powiedzmy takich pełnowymiarowych okien. No ale no, to jest tylko jedno pomieszczenie. Dobra. Ja już teraz tak patrzę, tutaj właśnie muszę iść pozbierać pranie, poogarniać co trzeba i będę montowała filmik na rano, żebyście mieli coś do kawusi. No a dzisiaj już kończę ten vlog, pozdrawiam Was cieplutko i do jutrka, pa pa!